23 sierpnia 2023 roku i właśnie startuje kolejny sezon Ewinner drugiej ligi, także zaraz Stomil Olsztyn rozegra swój pierwszy mecz z Zagłębiem Lubin 2. Nowy sezon, a więc też masa nowych nazwisk. To nie tylko jeżeli chodzi o zawodników, ale również jeżeli mówimy o sztabie szkoleniowym właśnie Stomilu. Zmieniła się przede wszystkim głowa, czy też serce tego całego zespołu, czyli trener dotychczasowego Szymona Grabowskiego, który odszedł do Lechii Gdańsk, zastąpi Patryk Czubak. Jest to też trener ze zdecydowanie młodego pokolenia, ma raptem 30 lat. Przez ostatnie 2 lata prowadził rezerwy Widzewa Łódź, z którymi doszedł nawet do finału Wojewódzkiego Pucharu Polski oraz do ostatnich kolejek tak naprawdę walczył o awans do trzeciej ligi. W przeszłości pracował także w sztabach Piasta Gliwice czy też Warty Poznań oraz reprezentacji Polski do lat 19. Tak, i drugim asystentem zajmującym się analizą będzie Krzysztof Mordak, także kolejna nowa twarz, oraz jeszcze Patryk Gromek będzie trenerem przygotowania motorycznego. Tak, ale cały sztab się oczywiście nie zmienia. Niezmienne są przede wszystkim 2 nazwiska, a mianowicie Grzegorz Lech dalej będzie pełnił funkcję drugiego trenera, a Zbigniew Małkowski dalej będzie przygotowywał naszych młodych bramkarzy. Jak wiemy dotychczas, czy to właśnie z Tobiaszem, czy z Mądrzykiem, który dopiero co odszedł, wyszło to znakomicie, więc bardzo fajnie, że ta współpraca trwa nadal. Kilku zawodników opuszcza szeregi Stomil Olsztyn, między innymi będzie to Szum Shibata, który przenosi się do pierwszoligowego GKS-u Katowice oraz Werik Cayetano, kumpel Neymara, obecny jeszcze bez klubu. Zgadza się, nie tylko oni, ponieważ również Dawid Kalisz, który nie znalazł jeszcze do tej pory pracodawcy, na dzień dzisiejszy przynajmniej, oraz Konrad Syldatk, który na ten moment już jest podpisany w Raduni Stężyce i będzie dalej występował w Ewinner drugiej lidze. Trzeba przyznać, że Stomil był naprawdę aktywny w tym okienku transferowym, ponieważ oprócz odejścia tych 9 zawodników, wielu również przyszło. Między innymi Tomasz Bała, czyli 22-letni napastnik, przychodzi z Krakowi. Jest to półroczne wypożyczenie z opcją wykupu właśnie przez Stomil Olsztyn. Oraz Łukasz Jakubowski, to jest 16-letni raptem bramkarz, przychodzi z Jaguara Gdańsk, podpisał 2-letni kontrakt z opcją przedłużenia i jest to nowy numer 1 w bramce. Tak, do tego dochodzi jeszcze Filip Laskowski, 22-letni pomocnik, który występował m.in. w Legii Warszawa czy też w Olimpii Elbląg, oraz Miłosz Garstkiewicz, 20-letni bramkarz wypożyczony na rok z Kotwicy Kołobrzeg. Oprócz nich do tego jeszcze dochodzi Łukasz Ramowski, również 21-letni pomocnik. Roczna umowa, przyszedł z Górnika Łęczna, oraz Daniel Pietraszkiewicz, 21-letni wahadłowy, przeniósł się z Termaliki i związał rocznym kontraktem ze Stomilem. Tak, i ostatnim zawodnikiem, który dołączył do Dumy Warmii, jest Michał Bezpalec, 26-letni reprezentant Czech. Podpisał roczny kontrakt grający na pozycji pomocnika, wychowanek Dukla Pragi. Występował w Termalice w latach 2019-2022, z której odszedł do Czech, do klubu Taborsko i teraz wzmacnia Stomil Olsztyn. Tak, no trzeba, Stomil nie próżnował te lato. Ale też warto podkreślić jedno, średnia wieku zawodników, którzy zasilają Dumę Warmii, to raptem 21 lat. Naprawdę ta kadra już teraz była młoda, a została jeszcze bardziej odmłodzona. No i zaczęli. Na biało-niebiesko Stomil w pomarańczowych trykotach drużyna gości. Co by nie mówić, przed tymi meczami sympatycy Dumy Warmii mogą być naprawdę pozytywnie nastawieni do tego spotkania, ponieważ oba poprzednie wygraliśmy i to naprawdę pokaźnie, wygrywając 4-0 oraz 6-2, więc grand bramek. Mamy nadzieję, że dzisiaj się to również powtórzy. Tak, na stadionie w pierwszej kolejce znajduje się już 2000 kibiców. Jest to podobno rekord, jeśli chodzi o frekwencję w pierwszej kolejce, także ewidentnie kibice w Olsztynie częściej uczęszczają na mecze w drugiej lidze niż w pierwszej. Tak, warto jeszcze wspomnieć, że dzisiaj również gra pierwszy zespół Zagłębia Lubin o 17.30, więc raczej nie ma żadnych spadków tutaj do tej drugiej drużyny, przez co nie zostaje nam nic tylko wygrać. Pójdę. Już 16 minut za nami, póki co nic się nie dzieje. Stomil stara się kontrolować mecz, drużyna reprezentująca OBI. Bez konkretów, bez cennych strzałów, z jednej i z drugiej strony w sumie póki co mamy jedno ujęcie z meczu, także to o czymś świadczy.
Warte odnotowania, że w 23 minucie w końcu zobaczyliśmy pierwszy celny strzał na bramkę ze strony Stomilu. Jak początkowo więcej presowaliśmy, prowadziliśmy grę, tak od jakiegoś czasu to tempo gry już mocno spadło. Masz coś do dodania? Nie, nie ma nic do dodania, bo nic się nie dzieje. Niestety. O kurde. W 35 minucie goście wychodzą na jednobramkowe prowadzenie. Szybka, składna kontra, skrzydłowy w ogóle nieprzykryty, ładne dośrodkowanie strzał głową. To musiało się skończyć bramką. Czas się obudzić. Bardzo fajne zawody jak na razie rozgrywa Hubert Krawczyn. Wyróżnia on się z tłumu, ale poza nim jest mocno średnio. No i tym pięknym strzałem kończymy tą jakże niepiękną pierwszą połowę. Zobaczymy, jakie wrażenie odnieśli kibice. Mamy nadzieję, że druga połowa będzie bardziej emocjonująca. Oby. Powiedz mi, jakbyś podsumował grę Stomilu tak w trzech słowach w pierwszej połowie? Dzięki bardzo. I w ten sposób mamy już 2-0 dla gości. No niestety, nasi debiutanci nie zaliczą raczej tego meczu do udanych. Miłosz Garskiewicz na bramce popełnił teraz spory błąd, jakby nie patrzeć, przy tym rzucie wolnym. Wcześniej też kilka niepewnych zagrań. A Bezpalec, który też debiutuje dzisiaj w środku, no jak na razie przez te 53 minuty delikatnie mówiąc nie zachwyca. Tak, coraz mniejsze szanse na zwycięstwo w tym meczu, no niestety chyba nikt się nie spodziewał, że możemy skończyć ten mecz z zerowym dorobkiem punktowym, aczkolwiek no Karol Żwir właśnie wchodzi na boisko, także no liczymy, że jeszcze coś się może wydarzyć w tym meczu, prawda? No i mamy w końcu pierwszą bramkę na Stomilu, pierwsza bramka w tym sezonie. Wynik 2-1 dla gości, niestety na strzelcem bramki no nie kto inny jak Karol Żwir, także bardzo ważna zmiana. W sumie tak czuliśmy, że jak Karol Żwir wejdzie na boisko, to zrobi różnicę, także no jeszcze mamy 20 minut do końca meczu, także może uda nam się jeszcze ukąsać i zdobyć chociaż ten jeden punkt. W końcu się też trochę obudziły trybuny, było to bardzo cicho, no ale też nic dziwnego, bo sama gra naszych, powiedzmy, ulubieńców pozostawiała wiele do życzenia tutaj. Liczymy na to, że kapitan właśnie tego nowego ducha wziął teraz i co najmniej to wyrównamy. Jak to już jest, w pierwszych meczach nowego sezonu nie brakuje debiutantów. Oprócz dwóch, którzy startowali dzisiejszy mecz, od 57 minuty na boisku jest Laskowski, a teraz przygotowuje się również Bała. Kolejny napastnik, 15 minut do końca, więc czas gonić wynik. Takim wynikiem kończy się to spotkanie. Zabrakło, uważam, dokładności, zabrakło może momentami koncentracji i determinacji, ale to nic nie zmienia, to jest dopiero pierwsza kolejka. Trzeba jeszcze dać tym chłopakom nowym szczególnie czas na zgranie się. Chociaż słyszymy, że tutaj nad nami kibice mają trochę inne zdanie na ten temat. Nic się nie dzieje, czekamy za tydzień wyjazd, tylko 3 punkty. Troszeczkę za późno się też obudziliśmy, bo pod koniec staraliśmy się wyrównać z całej sił. No w sumie normalna sprawa, prawda? Zmiana Karola Żwira pozwoliła nam właściwie strzelić gola, którego zresztą sam zapakował. Myślę, że na początku sezonu może być ciężko, ale potem z tym się rozkręci. Aczkolwiek fajnie było, gdyby zaczęli grać i punktować już od samego początku. Zgadza się. I to tyle dzisiaj od nas. Niestety nie udało się wygrać, ale to dopiero sam początek. Trener mówił, że cały czas jeszcze szukamy jakichś tam wzmocnień, więc okienko transferowe wciąż otwarte. Czekamy na dalsze losy. Zobaczymy się tutaj na Piłsudskiego znowu za 2 tygodnie w meczu z Pogonią Siedlce. Więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Pozdro.